witam was wszystkich najserdeczniej. Wystawa jest oryginalna. Dlatego, że to jest wystawa przeszłości. Tego już nie ma. Nie tylko tego, już nie ma tej przyrody, nie ma tych myśliwych, nie ma tych ludzi, nie ma tych wielu tych zwierząt, ponieważ mnóstwo zwierząt zostało wybitych. Ale nie ma równocześnie czegoś innego, struktur społecznych prawie, nie ma państwa, które wtedy powstawało, bo jest dzisiaj zupełnie inne państwo, zupełnie innymi stosunkami wewnątrz tego właśnie państwa. To jest inny świat. Bardzo serdecznie witam. I no, jesteśmy niezwykle wzruszeni jako organizatorzy. I co mogę chyba powiedzieć też w imieniu jakby władz tego miejsca, że tak wiele osób dzisiaj przyszło na tą wystawę. Wystawa jest niezwykła. Niezwykła jest z wielu względów. Niezwykła jest dla mnie, jako dla osoby, która jakby jako pierwsza zajęła się tym tematem, ale również dla nas wszystkich. Możliwość zobaczenia zdjęć z Afryki, wykonanych przed 1900 rokiem, jest absolutnym unikatem. My w Polsce nie mamy tak bogatych zbiorów, jak zbiory angielskie, jak archiwa angielskie. Dlatego fakt, że na polskiej ziemi, w polskiej rodzinie, przetrwały zdjęcia z XIX wieku, z terenów nam w zasadzie zupełnie nieznanych. Mało znanych, mało zbadanych, niektórzy tam wyjeżdżali, ale jest to absolutny rarytas, absolutny unikat. One poza tym są bardzo piękne artystycznie. To jest również ich jakby taka wielka dodatkowa wartość. Cóż jest tematem tych zdjęć? Tematem tych zdjęć są w zasadzie podróże przez Afrykę, podróże przez Zimbabwe i Zambię. To są dzisiejsze tereny. Tereny dawnej Rodezji, którą kolonizowała Anglia, Wielka Brytania w tym czasie. Dlaczego trafiłam na te zdjęcia, proszę Państwa? To jest jakby bardzo ciekawy taki kontekst, dlaczego Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa pojawia się w tematach afrykańskich. Ale tak czasami to w życiu bywa. Spotkałam się z panem Adamem Kiniewiczem po to, żeby jakby przeglądnąć zbiór fotografii Teodora Axentowicza, który stosował fotografię jako taki element pomocniczy do swoich wspaniałych, między innymi huculskich kompozycji. I Adam wtedy mnie zainteresował. Słuchaj, ale popatrzcie, mam takie piękne, secesyjne albumy z Afryki. Może o tym pomyślmy najpierw. I taki był początek. Natomiast za Walem Giełbudem, za całą tą afrykańską przygodą, kryje się piękna historia prastarego litewskiego rodu. Wal Giełbud był bratem mojej babki, Izy Axentowicz. I przysyłał w sporych ilościach, piszą do niej listy, przysyłał te fotografie, ale później jeszcze, kiedy rodzice pana, kiedy Adam Giełbud zamieszkał w Polsce, będąc na emeryturze, no to jeszcze też przywiózł kilka albumów i w ten sposób znalazły się one w rękach swojej córki. O rodzinie Giełbudów właściwie no, mogę długo powiedzieć, dlatego, że jest to prastary ród litewski, litewsko-żłudzki, który protoplastą był Tomasz Giełbud, to jest 1500 rok. Później rodzina przechodzi na różne koleje, to nieistotne jest, żeby Państwa nie zanudzać. W każdym razie może trochę przybliżę postać Wala Giełbuda, który po studiach na Uniwersytecie w Londynie, gdzieś tam się urodził, skończył prawo i ekonomię i namówiony przez przyjaciela swojego ojca, Cecyla Rodeza, a głównie jeszcze w tym zasługę miała księżna Radziwiłł z Rzewuski, wyjechał do Afryki, rządny przywód i myślę, że tam zarobił pieniądze, ale właściwie przyjechawszy do Afryki,
szybko jakoś przesłanie małżeństwo, ale nie tylko obrotne i postawę Cecilia. To był spory majątek na diamenty. Ale że był lekko duchem w pewnym sensie, więc puszczał te pieniądze, organizujemy właśnie te wielkie wyprawy łowieckie, ale nie tylko, bo jak się później można było zorientować, te wyprawy miały też na celu kolonizację terenów właśnie Rodezji. I w ten sposób będę na tych wyprawach fotografował i... Presa, nie muszę w tym znakomitym gronie przypominać, że Afryka fascynowała zawsze. Nie tylko na przełomie XIX-XX wieku, ale fascynuje i dzisiaj. Wystawa dzisiejsza ma nam przybliżyć Afrykę z przełomu XIX-XX wieku. Cóż mi zostało? Wszystkie podziękowania zostały złożone. W takim razie sakramentalne słowo, wystawę pana Włodzimierza Gilguda uważam za otwartą i zapraszam do obejrzenia. Jeśli coś, to tylko powiem jedno słowo. Mówię głośno, bo w ogóle tamta sala nic nie słyszała. I tylko bym tak powiedział. Potocki jestem, z Afryki Południowej, ale tuż obok Rodezji, gdzie walczyłem dla sprawiedliwość i demokracja wojsku w RPA. Akurat bardzo blisko tych posesji, gdzie Gielgud prawie 100 lat temu też polował i był dużym przyjacielem Cecil John Rhodes. Ale ja tylko tutaj skromny mój participation w kilka małych trofei tutaj, bo wielkość moich trofei są w Zamku Niepołomickiej, a tutaj jest naprawdę bardzo mały fragment niestety. Ale mam nadzieję, to wam da też trochę duchu zwierząt, jak wyglądają w aktualnym formie. I dziękuję, że wy przyszliście i myśliwi, i kultury ludzie, co są ciekawi z podróżów i rzeczywiście podróż kształci. I tu można wziąć egzempel od fotografa Gielgud 100 lat temu, albo wziąćcie ode mnie, od nas taki przykład i będziecie kształceni i podróżować. Dziękuję.